Я приїхала з Чернігова. Це було в той момент, коли Чернігів почали брати в облоги, і для того, щоб виїхати з міста, залишався практично один єдиний міст, який через три дні був знищений. Оксана Колесник jest współtwórczynią Ukraińskiej Szkoły dla Dzieci, które z powodu wojny znalazły się w Polsce. Otwarcie szkoły zajęło zaledwie 24 dni, a 11 kwietnia 2022 roku naukę rozpoczęło pierwszych 224 uczniów. Z kwietnia po czerwień 2022 roku, tому що всі були впевнені, що війна не буде затягуватися і не буде такою довготривалою. Але вже бачимо, що майже другий рік підходить до кінця. To nowoczesna szkoła promująca ukraińskie wartości i metody nauczania. Zapewnia wsparcie psychologiczne dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Od 1 września 2023 roku pracuje w dwóch systemach edukacyjnych, w ukraińskim i w polskim. Pomaga dzieciom łagodnie zintegrować się z nowym środowiskiem, zachowując jednocześnie ich ukraińskie korzenie. Pyszaję się ja swoim kolektywom, tому що bez nich Warszawska Ukraińska Szkoła, ona by prosto nie zmogła by być taką, jaka ona jest.